A co myślisz o seksie w aucie? To z... W takiej Ferrarce, ale, 800 koni? 801. Powiem ci, że tam trochę ciasno. Ale jak leciało, jak weszło. Tam trochę ciasno. Ale chciałam wam powiedzieć, że to jest... bardzo mnie pasjonuje czytanie historii ludzkich, i publicznych, i niepublicznych, bo lubię poznać człowieka, nie tylko to, co zrobił. I jak była taka nagonka po tych 60 twarzach Greya, oryginale... 50? 50. To 60 to było na RedTube. A 10 to ode mnie. To ja byłam zafascynowana historią tej kobiety, która to napisała, wiesz, że to była pani, która sobie tam robiła jakiegoś bloga w średnim wieku, takie tam życie, i ona po prostu, ale była tak w tym wytrwała, a propos samochodów, i tak rzetelna w tym, co robi, że jak opisywała jedną ze scen w jakimś samochodzie, nie była pewna, czy ta scena jest możliwa do wykonania, ona pojechała do salonu samochodowego. I przymierzyła się? To nie była pani się przymierzyła, pani wchodzi cała na biało, pan jest burakiem w tej opowieści. Aha. Wchodzi do pana i mówi do niego, czy on myśli, że tam w tym i w tym modelu można uprawiać seks, nie? No i taka, wiecie, pięćdziesiątka przy kości, taka... A on mówi, ale o co pani chodzi? No, nie sądzę. Ona mówi, proszę mi dać kluczyki. Poszła, myli się pan. I sprawdziła, okazało się, że... Może, się nie dało. Wiem, jak sprawdziła, czy go wzięła ze sobą, ale wiesz, to napisała książkę. A jak go fantom jest go, milionerką. Jak fantom go potraktowała, niech się pan tu położy, ja się tylko, tylko przymierzę. Da się, won. Ja zawsze mnie jarały dobre samochody, tylko no, kiedyś no, były tylko marzeniem. I żeby pracować w tygodniku Motor, a pierwszy tygodnik Motor to był też ten sam właściciel, który miał taką firmę Labor Press, która z chińszczyzną handlowała. To no, nie miałam takich kompetencji, dopiero uczyłam się, to małe dziecko i tak dalej. I ja dostałam wtedy taką możliwość, że będę mogła pomagać w biurze reklamy tygodnika Motor i czasami pojechać na targi poznańskie. Ale musiałam też odwalać robotę w biurze tam pomocy jako kasjerka. Więc ja zasuwam jako kasjerka i zaprzyjaźniłam się z kierowcą Wackiem. Jak oglądasz, to pozdrawiam. Brzmi jak kierowca z kabaretu. Kierowca Wacek. Kierowca. I myśmy po prostu, jak on woził te lampki, które ja potem rozliczałam, to była umowa, że jeśli dowieziemy tyle kasy, co trzeba, to możemy te lampki opchnąć. I my po prostu mieliśmy takie patenty, słuchajcie. Sprzedawanie lampek w pudełkach to jest... oczywistość, ale te lampki się z reguły psują, jak ktoś kupuje lampki. Do dzisiaj zdarza się, że kupujecie lampkę jeden sezon i spieprzona? Te wkręcane no były, stop. Te wkręcane. Jedna lampka i out. No bo chińskie. Ale my, nie chińskie, tam nie obrażaj, to w ogóle nie chodzi, że chińskie. One są tak robione, żeby kupować nowe. A myśmy powykręcali te lampki i okazało się, że jak się na to miejsce wkłada z drugiego kompletu, to to działa. I na sztuki po 5 lampek, takie pudełko, policz sobie. Aha. Rozumiesz? No po prostu... Takie, że zapasy, takie, że zapasy. Zapasy, tak, że my rozwiązujemy już wtedy coś... Takie trochę mango już się zaczynało, problem, że... wiesz.